Siemanko, Musza Kalaka z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny ze Starego Grodu. Organizujemy tutaj u nas w grupie zawody na szczupaka, więc w dzisiejszym zawodach wystąpią chłopaki tutaj, którzy już siedzą na Discordzie, plus część osób, która bierze udział w zawodach, ale nie jest na Discordzie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że będzie trochę śmiechu i niech wygra najlepszy. Już tutaj się odmutuje. Dobra, chłopaki, ja już włączyłem nagrywanie jak coś, nie? Tam tylko spinning chyba jeszcze musi dać gotowy, nie? Patrz, teraz się nikt nie odzywa, jak zwykle. No, może już. Siema. Tak, możecie się przywitać z YouTube'em, nie? No, taki gadatliwi byli ty przed chwilą. O, to właśnie, tak. Zabroniłeś mu charyzmowi, teraz nie ma... zrobiłeś? Tak, wstęp już nagrady i zawody wystartowały. Poszli. Także powodzonka wszystkim. Nagrywasz nas? Nagrywam, to się nagrywa, panie. Zabronił wulgaryzmowi, nikt się nie odzywa. No tak. Poprosiłem, żeby nie było słów na H i na K, K i na P. I na K też. I na... O której zaczynamy? No już żeśmy zaczęli, nie? Magida. A zaczęliśmy, tym nowym. Tak. To się kurde. aż się rzuca słowo na K, nie? Ale... Jak to mówić bez tych słów? Dzięki to. Jak tam już jakieś szczupaki powpadały? Szamina, po niemiecku możesz mówić, oni nie kojarzą. To co? Po niemiecku możemy kląć. Ja Stichwort. O. No widzisz swojego zrozumienia. A ty co, kurczę, w tej Holandii? Po jakim? Po turecku? Szabina, ale za dużo po, nie, Szabina, za dużo po niemiecku nie gadaj, bo będę musiał napisy porobić na YouTube, a to już jest wyższa szkoła montażu. Okej. Okay. Ja już się odpalił. O, okiem wędkarza już się odpalił, każdy się odpalił. Patrz, już walnął 8 kilo. No, on czekał z tą rybą tam od 20. O Jezu. Jak ci idzie, Matwisz? No za 12 minut. Wysoko poprzeczka jest postawiona. A Szarikowski szczupak 176 gramów. No i to się ceni, kurda, nie? Tam 8 kilo. O, ty, coś uderzyło. Nie psuję zabawy, nie? U mnie nawet brania nie było. Co to? Dobra, przebiłem. Bracio też. Ty, a z jakiego wy spotałowicie? Weź się. Ja 21. A tam klasycznie. I, mostek, i ty boom, wierzysz w to, co oni mówią, tak? Nie. Ja ostatnio przeszedłem to łowisko z żywcami, to ja wiem, że tu nic nie bierze, nie? W ogóle widzieliście te chude byki, jakie na żywca na żaby nałowiłem? Szkoda mi tych żab tam. Szkoda tych żab było. A najlepsze, że później jeszcze ten... Po nagrywaniu, wiesz, postałem, bo tam mi zostało 10 żab, mu to mówię, a to je tam wykorzystam, nie? Poszedłem ten, rzucałem pod takie drzewko i 5-6-kilogramowe połowiłem, a przez cały film chyba największa sztuka tam z 3 kilo miała, nie? Ja mówię, ja pierdzielę. Zawsze tak jest. Wiesz, pokazałeś, że nie tylko duże ryby cię liczą. Ja a, że mały to szczupak to jest żabkę, co lubi wpierdzielić, jak to się mówi, nie? No tak, no w końcu one muszą urosnąć, nie? Muszą coś jeść, żeby urosnąć. Może też duży szczupak, nie będzie jakiejś żaby go nie uwodzi. Ty, słuchajcie, wczoraj tak dokarmiłem żabami te szczupaki tutaj na Starym Grodzie, że zobaczcie, na zawodach dzisiaj po 8 kilo już wychodzą, nie? No. Częściej tak musisz robić. To mi na łap prędził żab, bo ty ostatnio widzę sporo na spławiki łowisz, to. Mam trochę tych żab, no. Ale nie da ci za darmo, nie? To nie są tanie rzeczy. No, jak wyjdzie mi to taki szczupak 12 kilo, może humor będę miał dobry, kto wie. Ja się modlę, żeby chociaż 8 złapać. Wszystko zależy, do kogo się modlisz. No jak, do kogo? Do administracji, nie? Ale tam wiesz, nie każdy równy jest, nie, w tej administracji. Ale my jesteśmy wszyscy równi według administracji, nie? Czy ja wiem? Kurde, coś mi ta ultimka tymi woblerkami jakoś tak słabo rzuca.
pewnie przez to nie chce nic się złowić. Bo to na Model One'a czy... No, za bardzo na bogato łowię, bo ja łowię na Ultimę i na Węgę. Mówię, to może no, no, to nie. Sprzęt za Tauzena musisz rzucić tam, to będzie brało. Ta gra wykrywa, że słabo tutaj. Znaczy sprzęt za mocny, to ryb nie będzie, nie? Ty, ale naprawdę jesteście śmieszni, nie? Czemu? No bo kurwa, zanim no, nie powiedziałem, włączam, tak, zanim nie powiedziałem, włączam nagrywanie, to tu był normalnie jeden przez drugiego i przez trzeciego jeszcze mówił, nie? Bo wtedy było o czym gadać, a teraz... A teraz to już nie ma, nie? A teraz poza tym są, zawody, a my w zawody się nie lubimy. Zanim poszedłeś i mówiłeś, że będziesz włączał te nagrywanie, powiedziałeś, żebyśmy zamknęli się, nie przeszkadzali chyba. Teraz napierdala, że za mało mówił. To jak my mamy tutaj się zachowywać? No. Że się zdecyduj w końcu. Naturalnie. No nie, teraz w świetle nas stawiasz, nie? A prędzej kazałeś nam tak się zachowywać. Tak, tak. Jeszcze powiem, widzicie, z jakimi muszę siedzieć na Discordzie osobnikami, nie? No tak, tak, tak. Kurwa, szkoda. Coś do ryby nie biorą, to jeszcze z takimi muszę siedzieć, nie? Coś idzie, to nie? Jakbym wiedział, to tyle mniej niż 8 kilo miał. Jakbym wiedział, to bym te zawody na 15 minut ustawił, a nie na półtorej godziny, a tak teraz półtorej godziny się człowiek będzie męczył, nie? O, czwórka wyszła. Kurde, zobacz, jak tu łowią. No, a mi nie bierze nic. No właśnie mi tak. Ja na 21 jestem, 2167. Ja na 4, na 2. Na tego X-kranka 0,3 łowię. No 1, to 4. Ty, ja, a na trójkę, dobra, bo ja rzucam dwójką. Dobra. To... A jakie haki? Nie zmieniałem tam. Etalony. Jak najdroższe, nie? A jakie? Jedynka, dwójka. Na happy hour gra w hakach, nie? 2-0 tutaj sam. Przy tym mam X-kranku. Okej. Okay. Nie, tam są dwójki przy X-kranku, ja mam na 1-0. Musiałem je kiedyś zmieniać, bo 2-0 mam. No nie, oryginalne są chyba dwójki. Kurwa, to plikera nie zamontuje takiego. I te offsetowe mam, nie? Ty, to już w ogóle na bogato. Z tego, z Shadow. O kuźwa, taki szczupak mi wziął, że nawet nie poczułem. Kilo 200, no bez jaj. Przecież ja tego feeder w Pro Fishing chciałbym wygrać, nie? No to jest ten. A ile dziewczynka, mamy? Jak bez jaj, nie? No. Najprawdopodobniej. Szary, ja nawet widzę, że się oswoiłeś z tą kamerą, można powiedzieć. Którą? Chyba z mikrofonem bardziej. To zaraz nie będę przykład, bo idę sobie zapalić. A potem idę, kurczę, kurwować w tym wocie. A potem będę mecz oglądał. A to kto to? Na woda tak się chyba przejdę dzisiaj. Mecz? Co za mecz? Piłkarski. No, wyobrażam sobie, że siatkówki nie oglądasz, no ale... No też oglądam, a co to? Jakby mi taka dziesiątka wyszła, to bym już się w miarę bezpiecznie czuł. Ale pytam, co za mecz? Piłkarski, to dwie drużyny grają ze sobą. W piłkę. Jak lubisz patrzeć tylko na piłkę. No oczywiście, no, nie, kurczę. W odróżnieniu od ciebie wolę na piłkę niż na sędziego. No ja na zawodniczu patrzę, jak grają z piłką, a nie na piłkę. A ja na piłkę. A to właśnie chodzi o tą piłkę, to jest najważniejsze w tym sporcie. Zobacz, jak tenisa się ogląda. Patrzysz na piłkę, a nie tam na prawą stronę. Zawodnik wbiegnie w bramkę, nic się nie dzieje. Piłka wpadnie i gol. Tak. No. To jest piłka. No, poka też widzę. Pokazał szupaka ładnego. Chyba teraz wszystkich przegoni, czy nie? Nie. Na drugie miejsce. Ale dużo nie brakuje. Wiecie, że jak Peja jest na wodach, to i to was kończy tam wydyma, nie? Bo trofkę jakąś złowi. Idziemy na ilość albo na jakość? Idziemy na jakość. Jakość. My jesteśmy za słabi w łowieniu szczupaków, żeby iść na ilość. O, ten już trochę bardziej rokuje. No ale ładnie, ale chociaż ładnie wychodzą, nie? Bo coś mi nie biorą. Tutaj boom. W ogóle nic? Szwindla jakiegoś. No nic. Szwindla jakiegoś. Już Magili słuchał, jakie wioski kupować. Co? Z którego spota rzucasz? 4,6,19. Panowie, w czasie zawodów nie ma kolegów. Przed zawodami rzucałem i brałem. A, no i wykorzystałeś sobie limit. Jeden. No właśnie. Jeden złapałem. Panowie,
żeby ryby brały, to trzeba przed zawodami nie łowić. To jest morza, trzeba zejść i na OB pierwsze rzuty na zawodach się robi. A można reloga zrobić, jak się jest na zawodach? Ja bym powiedział, że nawet tu słowo klucz jest, żeby łowić tu szczupaki na zawodach, to trzeba z morza zejść. To jest chyba, tu jest kluczowość, nie? Bo tak jak ktoś jeszcze na łódce stoi, to może ja być ciężko. Ja stoję i co, masz problem z tym? Problem będzie, jak ty nagle się na liście pokażesz ze szczupakiem, nie? To będę zaskoczony. Ja po 3 miesiącach z morza dopiero zeszłem. Na ląd teraz. W domu cię poznali? No, zarośnięty jak skurczybyk jestem, pani żyletki sobie nie wziąłem normalnie. Stary człowiek i morze, nie? No. Mało picia wziąłem, wodę piłem z morza, masakra. To cię zakonserwowało solo. Masz jeszcze fory daje, 10 minut go ponoć ma nie być. Po prostu zagrzybiałem tak, tam. To u mnie się rozkręca. K-drop też tak. No to słabo idzie. K-drop słabo idzie. No bo... Patrz, ten kierowca wyścigowy ciężarówkowy tu na pierwszym miejscu. Reklamodawca słabo płaci, tej słabe szczupaki łowi K-drop, nie? Się czepiać. No nie, ale ja ci powiedziałem, Kuba, że ja ci jestem w stanie, wiesz, tam z 25 rusówek zapłacić, żebyś mój nick miał w swoim niku, żeby była reklama, nie? Rusówek? To i tak widzisz lepiej niż z tym K-dropem, nie? A K-drop chyba teraz nielegalny jest, nie? Nie wiem, no. To znaczy nie włączysz, nie? A jeszcze bandytów reklamuje, nie? No więc no wiesz, na streama jak wrzucić, to będzie K-drop. Maciej przytopił i trzeba gonić znowu. Uhuhu. $280. Właśnie, jak tam tabelka się prezentuje? Maciej, Predzio, Poka, Okiem Wędkarza, tylko Spinning. Później Peja, później ja. Doman, jest. Salmo. Ale go zaciąłem, ale bym. Reszta to tam już. Kilo 200, nie? Ja już was wszystkich rozwaliłem, nie? No, K-drop się odpalił. Ale co, tutaj 21 i chyba tam trzeba będzie za chwilę gdzieś iść dalej w świat, nie? Bo tutaj te miejsce, tam parę rybek daj. Czy ty tu, Peja, ten znaczy, Predzio zostajesz do końca? Jeszcze nie wiem. Jest drugi. Może zostanę do końca. Zobaczymy. Bo tak ilościowo nie jest źle, co chwilę są brania, aż żałuję, że nie ustawiliśmy faktycznie. U mnie ustąpiły właśnie. Ilość, jak to tam nie się nie właśnie ustawia. Dobrze, bo jeszcze mam szansę wyciągnąć tego dużego. To u mnie przestało brać chwilowo. Dobra, idziemy dalej. Muszę tutaj ten... Robić rozgrywkę, to może na jakieś drzewo wejdę, ale to Peje bym musiał spotkać, jak to się robi. To ja cię obserwuję już z drzewa. No właśnie, tak. Jak przechodziłem, to miałem taką tą wiązkę lasera na klacie, wiesz? I tak myślałem, to ja sobie rzucę od drzewa wszystkich obserwuję. O, ten taką, ma dobra. O, to ja obserwuję z drzewa, kurwa, on patrzy, gdzie spoty są aktywne. Ja jak zawodzę, to on nie pogada się, nie? On skoncentrowany, skupiony, kurwa, nie? O głupotach nie gada, to konkretnie to tu walczy. No słuchaj, ta Leszczyna, nie, znaczy nie Leszczyna. No. Tak? Leszczyna. Leszczyna jednak. No, Leszczyna w głowie zawróciła, nie? To wiesz, taka nagroda, tak. To też bym się starał, nie? No to nie byle, co? No, nie inaczej. Wiesz, zamiast wydawać ten 1000 czy coś, to już bliżej kolejnej TI-ki będzie, nie? Leszczyna to chyba no. 8 dych. No to i to bliżej TI-ki, nie? No słuchaj, 8 dych, ale ty pójdziesz do sklepu i ci zabraknie w sklepie 8 dych do TI-ki, to ci nie dadzą, nie? No tak. No, 8 groszy ci braknie. Kuli 800 jest, czy tam ile? No same plusy. No. Jeszcze w kaplejce niech będą też 2 szczupaki za 100.
Matwisz już totalnie. Ktoś chyba nie wytrzymał napięcia i wyszedł już z grupy. Matwisz. Jak zobaczył już, jakie są szczupaki połowione, no mówi, dobra. Jak zaczęli mu dokuczać i się pytać, kiedy vlogi będą, nie? To się zawidło. Słuchajcie, reklama dźwignią Haldru. On się zaczął już reklamować, a vlog kiedyś powstanie. No. Ale już wszyscy, wiesz, w umysłach wszystkich już tam jest zakodowane, nie? No, Salmo tutaj dowalił 7200, czyli powiedział, że to jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ciekawe, czy jakaś trofka wyjdzie. Ciekawe, nie? Ja się okaże. Ja nawet powiem, bum, że nie traktuję tych zawodów, żeby jakoś mocno wygrać, tylko po to, żeby chociaż tych szczupaków połapać. No widzisz, przynajmniej jeden nie materialista, jak reszta, nie? Też on kłamie, nie? Wiesz o tym. Nie, bo po prostu wiem, że już nie wygram. On tak sobie wmawia, nie? Powiem, że teraz nie tak wygram, wam mówię, ja za chwilę zostanie kurde 15 minut zawodów i wywali. Nie, nie, po prostu tutaj reszta ma tak wysokie levele, że on i tak wie, że każdy powie, a dobra, to tam oddajcie najmniejszemu. Bo już pewnie na kiju ma tego szczupaka, tylko czeka do końca zawodów, z tego wyciągnie. Nie wiecie, że u mnie już realka jest na kiju, już na brzegu czeka, a ja czekam do końca zawodów, nie? Żeby tam ci nie wtopiła się w grunt. Spokojnie. Jesteś na żabę. Tu reset serwera, ona dalej. A ktoś na żywca próbuje, czy tylko... Ja mówię. Ale nie ma na dopingu, jakie na żywca? Nie ma. Na normalnie masz łowić. No normalnie. Nie. Da się nienormalnie? Na żabę ewentualnie możesz. Jakie na żabę łowię właśnie. No to... I na żabę to się widzę. Kto prowadzi? Ale to na żabę można łowić, tylko jedynie... Najlepszy. Wędką spinningową, nie? Dobra, gdzie w dzień teraz biorą po 12 szczupaki? Przy moście. Ale olbrzym. Kurwa, żeś go 10 minut hodował. Nie, ja mówiłem, że idę na ZW. A, jeszcze mi go nie zaliczyło. A. Nie zaliczyło, no jak nie? No przecież jest. Jesteś kurwa, na czacie lub screeny. Ja nie wiem, czy bym wolał mieć 0 czy 100 gram. 132 to brzmi dumnie, nie? Się śmiejecie, zaraz troszkę wypierdolę. Się śmieję, a teraz 150 gram wyciągnęłem. Tak, ja się już rozkręcam. Kurwa, Mati jest w czepku urodzony, on tam wyszarpie w ogóle dzisiaj. Ja złapałem już zaczę. 17 gramów teraz weszło. On jest w czepku urodzony, zaraz coś wyszarpie. Pływacki. Czy jakiś kiełbas powiedział? Później będziesz kiełbasę, ale grillował. Pływacki! A ja się dziwię, czemu mi tu tak chłopie ten tak blisko rzuca, jak tu mam klipsa ustawionego na 8. No a na 8 najlepiej się szczupaki łowi. No, to te małe. 8 a 5. Między 8 a brzegiem biorą największe. I sprzęt mało dostaje. Ja już miałem zaczep, musiałem zresetować, to już pewnie wszystkie duże mi się zresetowały, które pływały, nie? To nie umiesz odczepić, tylko trzeba się resetować? Tak, ja się nie nauczyłem tego. No ty kurde, i poradników nie oglądałeś. Utrzymujesz ich i odczepione. Albo zamykasz kołowrotek i kręcisz. No to takie trochę brutalne, ale utrzymać ich to wcale nie jest trudno. A jeszcze łowię na tak lekkie przynęty, nie? Zawsze można odłożyć tą wędkę i drugą wyciągnąć, nie? Ta żaba to jest sens. Trzy szanse mam, nie? A ktoś próbuje na jakieś terminatory albo coś łowić? Bo, nie wiem, terminatory to już nie te lata. Przeszły już tam. Arnold Schwarzenegger już teraz filmów nie nakręcą, teraz bardziej, na Rambo można próbować Rockiego, te sprawy, nie? Na Van Damme. Ty, jak to jest? No nie wyskoczyło, że ryba uciekła, a przed chwilą mi wyskakiwał w nogi wręcz duży szczupak. Gdzie on zniknął, ty? No nie wiem, Rozpuścił się. Czekajcie, powiem wam minutę nagrania, to jutro będziecie mogli... 19.38. Kurde, bo radokar co przydupił, no. Zaraz będę ostatni. Tak, już tu przeżywa. No tak.
kopię, ja tu kilogramowego szczupaka wyjmuję i ja to cieszę. Cały upocony, kurde. Matwi wyciągnął ta 200 gram i się cieszy, a ten marudzi, że ma 8 kilo. Co za chłop. Na dżerki próbujcie. Wygrałby w kosza i by marudził, że teraz wygrał, a nie wtedy, kiedy była akumulacja większa, nie? Ile mi brakuje do dżerków? Ja się boję na dżerki rzucać, bo to się nagrywa, a później ktoś powie, że kurwa, jeszcze przypadkiem wyciągnę za dużą rybę i wie, powie, nie dość, że sam sobie nagrody wypłacił, to jeszcze na dżerki łowi, co nikt nie miał. Nie? No właśnie. Mi to prawie 30% do dżerków brakuje. Coś się jak nikt? Adrian już ma. Jest jakiś. Mam. Wyjdzie. Teraz to się dzieje. Okej, K-drop ciągnie szczupaka. O! 5900. Na deluxe to już zaskrzypiało. Oj, widzicie, on daje wam normalnie. Ten, to jest rywalizacja na deluxe, a nie tam jakieś węgi, kurwa. Z ultimami. Skąd węga? Skąd taki rarytop? Rywalizacja, mógłbyś na mnie 10 minut poczekać. Ale ty powiedziałeś, nie. Tak dobrze łowisz szczupaki, że nam dajesz fory te 10 minut, nie? Zresztą, kurde, bum. To ja myślisz, że będę węgę marnował na jakiegoś tego? Bata za 80 srebra. Koszty smaru do tej węgi to przewyższą wartość nagrody tam. Patrzcie, smar droższy od tego kija. Patrzcie, jak się grupa rozwinęła, nie? Kiedyś to by się ludzie o tego bata to zabijali, nie? No, ale kiedyś jeszcze? To miałem 10 lat. Kiedyś dla mnie 80 srebra coś znaczyło. Już teraz już wiedzą, ile to jest warte, więc nie ma za bardzo chętnych. O, Buma nawet przegoniłem. Jak ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Zaraz tego. Predatora odpalę i. Jerk Predator. Plejemy alkohol. Ten tu jakieś modły już składa, nie? No to chlub. Bo Pinokia sobie wyciągam, o. 90 kilo prawie. Co się nic nie wyświetliło na czacie, kłamco. Ty kłamisz nas, jak nie wiem. Powinieneś być już do tego przyzwyczajony. Oszukista. Dobry bajer pół sukcesu, nie? Siary. No oczywiście, że to. Kurde, troszkę za mały. Trollingu? Tak, trollingu. No. Trolling po starym grodzie. Ja trollinguję wokół mapy, nie? Na nogach. Można, nie? Rzucasz przynętę do wody i biegasz wkoło mapy, nie? Tak. Jest też trolling. Na jedną wędkę. Może być. Patrz, jak jest, ty złapał i cicho, kurwa, siedzi. Ja stwierdziłem, że jak ma mi coś wziąć, to mi weźmie gdzie bądź, więc chodzę w dziwne miejsca, nie? Też tak stwierdziłem. Ja przeszedłem sobie na tą łódkę na 50-57. Też tak stwierdziłeś, dlatego łowisz na morzu, mówisz, a nóż się coś tak trafi. Jak ma wziąć, to weźmie, tak? Jak w algorytmie gry było dzisiaj zapisane, że wygrywam te zagłody, to nieważne, nie będę łowił. Oczywiście. Ale jest walka na tym podium. No dobrze, no wiesz. Na nodze? To jest, bo to jest, no, zawsze to jest zawsze to ryzyko w tym największym, że tak powiem, rozmiarze ryby w zawodach, że ktoś wyłowi coś dużego na początku, to już później takie zniechęcenie jest, nie? A to jednak tak. No teraz jakby taka rarka się pod 9 kilo te ryby mają, niby duże, no ale jeszcze jakiś tam margines jest, żeby poprawić, nie? Tak, jest. No ja mówię, jakby taka dziesiątka siadła, to już bym się czuł w miarę bezpiecznie, a tak to. A tak to na razie muszę gonić w ogóle. Kiedyś większe też szczupaki siadały, nie? A i chyba myślę, że zrobię tak, że
dla zdobywcy najmniejszego szczupaka będzie ta, ten leszczyna, a dla największego feeder pro. Ale to... No to wygrałem. Odwrotnie zrób to. Mój ma zero. Mój ma zero, wygrałem. Dawaj już tą leszczynę. Ale to w ogóle jest ktoś taki, co potrzebujesz Fishing Pro. 900. No i ma dobry level na to, bo ma... Najmniejszego dajcie, no to... Ale to, ale to teraz mówi, nie? Tam był ktoś złowił 100 parę gram, nie? Ja. Ja na początku. Ale na liście już nie ma tego, nie? Na razie mordziaty wygrywa. Łatwiej, jakby wiedział, to by przecież już przestał łowić dla tych 120. Ja bym już poszedł stąd, nie? Ja już na Achtubie bym był. Co tam na Achtubie poławiasz? Faloki. Nie, no pewnie. Ale czarne polujesz na czarne? Pewnie tak się skończy, że najmniejszemu levelowi damy tego feeder fishing. Zwykłe były. Nie można mówić czarne. Dla ktoś zazwyczaj tak się kończą te zawody. Brudny po prostu, nie czarny. Tak. Innego koloru niż białe. Tak. Przeciwieństwo białego. Amur przeciwny do białego. Tak. Czyżby był szary? Ten brudny amur. Też tak za bardzo nie można, nie? No nie, szarego też nie można, przecież to kurde prawa autorskie, no co wy. Inny kolor niż biały. Szary. To już każdy sobie odpowiedzieć na to, nie? No mówię, szarego też nie można, bo prawa autorskie. Kurwa, wszedłem na... A dobra, puściło. Myślałem, że się sparaliżowałem na moście. No i co? I coś przestało brać. Bo jest 15 prawie? No ale to co, że 15? Przerwa obiadowa? O kurde, o tak, koniec. Siesta. No to powinny brać na przerwie obiadowej. Obiad im rzucam do wody. Leżą w szuwarach, odpoczywają, nie grasują. Zaraz będę grasować. Kilo 400 okoń. No i bardzo ładnie. Prawie trofka. Już tu mam. Szupaka by mogli dać. Kilo 400? Teraz to chyba utknęłem na poważnie, kurwa. O dobra, sposób z odstawieniem wędki zadziałał. Ale bo już... jak ci screena podeślę z najmniejszym szczupakiem, to dostanę wędkę. Nie, no bo to musi być na liście, nie? No, ryba uciekła, nawet nie pokazało, no. Zaciąłem i puściła, co to ma być? Dlatego przez początek nie mówiłem głośno, bo już widzisz, no już kombinacje się zaczęły, nie? No i tam kombinacje od razu. Słuchaj, ja mam dwa nożyki w plecaku, ja ci nożyk jeden mogę pożyczyć. Pójdziesz sobie do tego, do krzaczka, wytniesz sobie kijek z leszczyny. Wybierzesz jaki ci tam pasuje. Czy ty nawet batami nie łowisz, no żebyś ty jeszcze batami łowił. No gdzie? No łowię, no ale łelkami. To czasami. Te dwie uklejki, które są wieść na łelkę, to się nie liczą. Basy, inne. Ale jak zmieniasz spota, to od razu są brani. Ej no, przez chwilę. No. No słuchaj, jak w polskich klubach co trzy kolejki zwalniają trenera, to też po zmianie ta pierwszy mecz to też wychodzi dobrze, nie? A później wraca do tego, co było, nie? A z jakiego spota mówicie ogólnie? No to tu, to tam. To byłem na 21, tam na tym standardowym, potem na łódce, tam chyba było 50. I teraz jestem na 34-58, tak z dupy sobie włożę na taką kłodę. A czy szary na jakim spocie? Morsko. Na morzu. On tych słonych szczupaków szuka. No, nie mogę ja, jakoś... ale jak mi... Ej, szczupak 100 gram, a wyskakuje jak popieprzony. Co ty tam masz, haki 24?
No nie, no. Takie małe mi się łowią. Takie kotwice 24 do woblera. Na agresywne ukleje. Aj kurde. Szkoda, że kalibry nie mogę używać. Ale zobaczcie, już każdy, kto co miał wyłowić, to już chyba wyłowił i teraz już tam widzę. Fajna pogoda się na szczupaka zrobiła. Tylko to już te wszystkie szczupaki złowione, Magila. Kurwa, musisz dokupić nowych i dopuścić. Albo swoje siatki wypuść. Ja jeszcze dużego nie mam, to mam szansę. A to mówisz, że ta gra jest tak sprawiedliwa, że każdemu da po jednym dużym przynajmniej. No to ja ci wierzę, jak się okaże, że nie oszukałeś, to... To sponsorujesz nagrody. Dobra. To po 10 golda dla każdego uczestnika zawodu. O, szanuję. Mówiłem, panowie, chyba idzie rarka. Chyba idzie rarka. Ralka chyba. Ja, strzelił fest. Coś idzie, coś idzie. Słuchaj, Magila, jeszcze nie mów za dużo, bo później będzie, wiesz, głupi jak wyjdzie na czacie, nie? Kurde, 6, mały. No rarka może by była. Kurde, no mógł być większy. Myślę, że jakby, mini rarka. Słuchaj, jakby był to kleń, to by był, no, kawał klenia, nie? Nie, to była mini rarka. Jakbyś ma 14 kilo łowił jeszcze napchał, to... O, chyba mam fajnego spota. Idę z powrotem na 21, może tam przypłynęły takie... Fajny spocik, po fajne kabanki wychodzą. Coś tu będzie. Coś tu się dzieje. Magila, dopiero półtrowki żeś złowił, nie? Siema, siema. Siema, siema. Ale mi... Czuję, że mi odda, bo z morza zeszłem, to odda. To nie przełowiłem. Jak zeszłeś z morza, mówi ten, to zarobione, to po co? No, zarobione. Po, on 800 to zarabia na godzinę na morzu, to gdzie tam w zawodach będziemy udawać wygrywać, nie? Nie, no spoko. Czekam na tego jedynego. A nie jedyną? Jak wam się rekord polski karpia podobał? Ładny. Ale on nie wyglądał na takiego dużego. Tam nie było zważenia pokazane, nie? Ja to nie widziałem wagi. No to... ale rekord jest, nie? No ale to gdzie zdjęcie z wagi Szamina? To tak bez wagi, to ja też mogę powiedzieć, że coś złowię rekordowego, nie? A co ty taki nieufny się stałeś? No bo to nie. Ważenia nie było, no to fakt. Ale kolos był, no. Był. To świadkowie. Nie wiem, raczej by chyba tak nie zrobili, to wiesz, to raczej się tam oficjalne ważenie jakieś musiało być, no tylko nie wiem, czemu nie jest pokonane, no właśnie. No nie, ja się nie czepiam, tylko myślałem, że na końcu tego filmika pokażą jakieś tam chociaż zdjęcie z wagi, nie? Być, nie? Dopiero się robi te zdjęcie. Bo na wygląd, no to tam są sztuczki, że można zrobić ujęcie tak i tak, żeby ryba więcej wyglądała jak wygląda, nie? A jakie? To się jutro przekonasz, bo jutro się wybiera na pierwsze ryby w tym roku, to takie trzeba będzie ujęcia porobić, jakie złowi małe gówno. Pewnie to 100 gram będą wyglądały na 10 kilo. Nie, do rybnego idziesz? Maciora nieziemska była. Polak skacze, cio. Polak w powietrzu mówi. Polak w powietrzu. No tak powiedział ten. I chuja zjebał. Za mało prochu było. Polak. Ale idzie od wiatry na pewno. A to chyba jakieś koki drużynowe, czy co? Nie wiem. Tak, jeden wyskakuje, a drugi od razu zjeżdża, żeby go złapać w locie, nie? Jakiś Polak skoczył, a Kubacki? Tak, Kubacki. Idzie mu, dziękuję mu. Mieszko skaczył, bo ja mówię, że... Nie wiem kto. Coś skoczył. Pierwszy. Ale nie ostatni. Jest
Jak pierwszy, to musi być dobry. Zjeba, bo mówią, że nie będzie na podium. No to dupa, no, a Kupacki dobrze skakał, no ale w tym roku coś kiepsko, no. No im już drugi rok taki kiepski idzie. No. No jak tam, słuchaj, średnia wieku 42 lata jest, no to już pora, wiesz. No Kamil przecież jest młody. A Stoch? Młody? No, no. Gdzie? No przecież no, on też już ma ze 36. Gdzie? 36? Nie, nie ma jeszcze tyle. Kamila, kurwa, on niedługo do naszego grona dołącza, więc... Przecież tam już wszyscy, wszyscy najlepsze lata to mieli 15 lat temu, nie? No to Szamina, no to stary... Ale za niebo teraz! O kurwa! Skocznie. Szary Jeleń mógłby być komentatorem od naszych połowów na Szczupakach. A... Ty, jakiś ten Japończyk, kurczę, zajebał, kurczę, za skocznie. 155. Okino Shinoko. Ale proszę. Nie wiem, a dzisiaj czytałem, że tam jakieś zawody są w Japonii też takie lokalne, nie? I ten wygrał Noriaki Kasai, co ma 52 lata, nie? Tak. Ten to jest, kurde, w ogóle talenciak, ale on wygląda nadal jak dziecko. Też grę skakał ten Kazuyoshi. Jakbyś od Funaki, małego sakę pił, kurwa, to też byś tak wyglądał. Funaki 48 lat, także im się chce jeszcze, nie? No. Funaki jeszcze skacze. No, skakali w tym samym konkursie, co Kasai teraz ostatnio. Nie? A to jakiś konkurs dla uzbojów chyba, co? Nie, no normalne jakieś tam zawody w Sapporo w Japonii, tam z jakieś tam, wiesz, ich cup lokalne, nie? Japończycy się bawią i na starość, słuchaj. To jak skoki zaczynałem oglądać, to już gadali, że Kasai to już nie, to jego ostatni sezon. Forfang. To Forfang tyle pierdolno. To ustawka była. No, zmanipulowali obrazem ludzi w telewizorach na pewno. No ten nasz jakiś 130, a ten 155. O kule. Pewno se pierdnął po to pamiętam, z dopalaczem. Pamiętam kupę lat temu był taki konkurs, też jak mały skakał. Chyba w Willingen też tam przeskoczył. Skocznie tam na 151 metrów chyba. No, gdzie Adam leży na poczty. Gdzie tam reszta chyba po 130 miała, nie? Że tam no to patrz, no to teraz kolejny, którzy mieli dużą przewagę, skoczył 128 metrów tylko. Ten przed nim 155, nie? To wtedy było. Adam, skocz na pocztę. O, Adam wyszedł z proga. O, Adam jeszcze leci. Mija Kraków, mija Poznań, nie? To wtedy było. Kuźwa, nie wierzę. No dlaczego? No taki zaczepiłem o pieniek. Kurwa, amator, wyłącz nagrywanie to. Gdzie puszczasz? No właśnie, ja nie powiedziałem, że to jeszcze pójdzie w internet. Nie? Wiesz, reklamy to nam dobrej tam nie robisz akurat. No, zawsze mogę powiedzieć, że łowienia szczupaków uczyłem się od Smertiusa. Od najlepszych. Ten gościu wprowadzał mnie w sztukę łowienia szczupaków na OB. Właśnie, gdzie on się podziela teraz? No nie wiem. Kurde, na 46-19 ani wyrania nie miałem. Stwierdził, że siedzi. Stwierdził, że nie ma elektryka i nie gra. Nie. No też tak sądzę. Ani brania. Tutaj. A to Polacy, którzy... Nie, nie grało, bo na mnie tam czeka. No, już wiecie, nie? Sztukę łowienia szczupaków uczył się od Smertiusa. Ile się tam przywalił? Nie, no, 3900. To co, panowie, składać sprzęt Wynowak. Nie wiem, w którym miejscu to jest. A na co ci wyszedł? 49,19? A tu przy bazie. 46,19. Na piankę czerwoną. Mówiłem, żeby koło mostu łowić, jak się Predzio pytał. I co? 39,58 i zrzucałem w stronę tego pniaka po drugiej stronie. A które to jest 39,58? To jest most, czy co? No, już wszyscy lecą. Lecą tam, kurna, Słyszę, jak tupie. Pogubili przynęty, lecą. Tam był tylko jeden.
Bum, ja ci już macham, widzisz mnie? Ty tylko po tym drewnianym moście to spokojnie, bo tam, żeby się nie zawalił. Ja już lecę, tam przejścia nie będzie już, tam będzie tak tłuczno. Bilety trzeba też sprzedawać. Dobra, ja wysadzam most, ale panowie, żebyście nie przeszli. Panowie, co wy tu robicie? Zróbcie mi miejsce, ja też tu chcę. Wiesz, mnie tam nie było z pół roku, a wiem, gdzie biorą. Zobacz, se, zawody ustawia, no, tak żeby, wiesz, te, tak, żeby wiesz, całą gdzie kasę zgarnąć. Nie? O kurde, no, branie na dotyk. No słuchaj. Ja już wiem, Bum, jak ty szybko na tego elektryka tak zbierasz. No. 800 w każdy już nie wie. Chodzi. Co ty, ja w życiu elektryka nie kupię. Nie? Janusz. Ja nie jestem kurwa tak bogaty jak Szary Jeden. Najpierw by trzeba było elektrykarza kupić. Chyba, że ja kupię elektryka, a... Upgrade. I jak się będzie skręcił. Nie, a później znajdę sponsora na opłatę serwisów, nie? Ale naprawa tego elektryka... Kto tam tylko 72 tysiące? Przyszło za golda, nie? No właśnie. A przecież za golda to jak za darmo, nie? No, to za darmo jest. Kurde, tu nic nie wierzę. O Jezu, jeszcze się spięło. I to cały czas niby zaczepy, zaczepa, takiego szupaka wyciągnąć. To może szupaki były. Boże. A on linkę ciął za każdym razem. No. Jaki to mówiłeś, Bum był? Co był? No raz duży, duży. Raz, 9200. Raz powiedziałem i dwa razy nie będę powtarzał, nie? 9100. 34. 39, 58 stanęłem, tam są takie gałęzie po drugiej stronie, po lewej stronie, w tamtą stronę rzuciłem, w pół drogi mi wziął. No, włącz streama, a nie tutaj kłamiesz. No i słyszałeś, 9,58. Ot i cała historia. Na żołowie na Ultimę z węgą to nawet nie poczułem jego masy, że to miało 9 kilo, nie? Nie będę ściemniał, bo się wszystko nagrywa, bo będziesz mógł jutro zobaczyć, że nie kłamałem. Scena mina, prawie jak Szamina. Wiesz, zawody to za chwilę się skończą. A ja tu nawet żadnej ryby ładnej nie mam. No wiesz, słuchaj, jeszcze niecała godzina, nie? Także... Dobrze, że masz brzydkie. Wszystko się może zdarzyć, nie? Jeszcze nie jeden szczupak może wyjść, nie jedna znajomość może zostać zakończona. Ale przy tym deszczu tak zaczęły lepiej brać. To no, właśnie widzę. Fajna pogoda na szczupu. No bo takie same szczurki teraz mi wychodzą po 900-700 gramów, nie? Mówi 200 gram. Jak pada deszcz, one bardziej odważne są, nie? Wtedy to biorą te małe. To te mniejsze też się odważają wtedy. Tak. A te duże się patrzą, co te małe odwalają. Tak. Jak one mogą, to my też. Kurde, znowu wieje na tym morzu. A kiedy nie wiało? Nie wiem, ostatnie dwa dni, kiedy bym nie wszedł na happy hour. Wczoraj albo przeczoraj wszedłem, to burza była, nie? To 27 dmuchało. O kurde. No to połowiłem, kurde. No to na tron, dzięki, kurde. Ta łódka, kurde, tam... dostawał. Wywała się. Happy storm. Czyli cię nie wyjebało jak na archipelagu? Happy storm, no właśnie. No i z tej strony się już rybki skończyły, na to wygląda. Wszyscy przyszli, co teraz uciekać. No i idę, bo już widzę, że tak, spod wyszło, że już jest za dużo, wiesz. Ty idź tam, gdzie stali Przemek i wyjmiesz trofkę, to będę miał bekę, nie? Lepiej nie, bo to już nikt więcej nie będzie. Nie podpuszczaj ich, Karol, bo tak zrobią. Tam do zawodów cię stawiali, zaraz będą żałowali, żeby namówili, nie? A Magila mówi, no ty masz jeszcze siłę przebicia, to ciebie tam, ludzie do ciebie przychodzą, no to po dzisiejszym dniu już nikt nie przyjdzie. Nie,
No bo jak ty na cheatach grasz. No. A ile za nie zapłaciłeś? Słuchaj, no niedużo, nie. A to od miesięcznie musisz, czy jak? No, wziąłem w abonamencie na cały rok, no przecież się gra, nie? Mhm. Udostępnij mi je na ten. Umiesz podesłać linki, nie? Ale to jak z tego? Z na tydzień tylko powiem. Jak będę na karnym łowisku, to wam powysyłam, nie? On podeszle ci żeby linka. Żebym nie siedział tam sam, nie? Słyszysz? On powysyła wam linki, takie 28, 32, no nie wiem, zależy jaką grubość chcecie. A, do tego, a, na pranie, a. Na pranie. Będziecie mieli linka jak cholera. Do rozrusznika linka też mogę wysłać. Tak. Ale ja tak słyszę, Szamina, że dzisiaj żart to się ciebie trzyma, wiesz? Że dzisiaj w dobrym humorze wstałeś z tego. Gdzie dobry kurwa? Plony mu kurwa wyszły, nie? W jego rolniczej grze i zadowolony. Chyba skup żyta dobry kurs ma, nie? Na no. No, jasne. Dobrze płacą za tonę. Do tego dostał zlecenie, wydymał ich na kasę też. No, szczęśliwy łazi. Najpierw się trzeba napracować, żeby dostać kaciorę. Na zdrowie. Na zdrowie. To ciemno idzie. To będzie ciemno, zaraz będzie ciemno. Nie ma tak tylko piwa do kufla nalać i wypić. To trzeba się nałykać, panowie. Kurde. Zaraz będzie ciemno. Taka komedia była kiedyś. Chodził i krzyczał, nie, zaraz będzie ciemno, zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Adam, Ewa, Adam. No. Ewa. No. Adam. No Adama zawsze nie ma. Dobra, nawet nie to miejsce jest spalone. No weź się nie poddawaj, ty. Bo ty widzisz, złowiłeś tak, za dużego, żeby być ostatnim i za małego, żeby być pierwszym. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem. Zaprzepaściłeś swoją karierę, no. No nie poddawaj się. Puść ten filmik, jesteś zwycięzcą i od razu nie być lepiej. Kim jesteś zwycięzcą. Teraz noc, to może tak zrobimy rozejm na całą noc i pójdziemy na Leszcze, co? Rozejm, no. Dawaj. Ale Leszczy już też nie ma, słuchajcie, jakby Leszcze były, to szczupaki by były od razu większe, a on zdycha z głowy. Biorą Leszcze. Tylko trzeba było wiedzieć, gdzie. Ten szczupak mały, widzicie, on biorą nawet nie ma co żryć, bo Leszczy nie ma. Biorą Leszcze, ale mają kleszcze. O. Ale przekaz. Słuchaj, jakie życie, taki rad. Powinieneś być raperem. No mówię właśnie, jakie życie, taki rad. A, jakie życie, taki rad. Jakaś pinia, taki schab. Ale te biorą, kurde, nie? Ty bum, widziałeś na spławik, biorą węgorze. No. Ja tylko łowię węgorze na spławie, dlatego nigdy nic nie łowię. Na 21,67. Tu tutaj gdzieś stoisz na szczupakach. Stałeś. Stoisz znowu, no. No i tam właśnie biorą. Moje się tak kółko egzystencji na OBS-ie zatoczyło i z powrotem jestem na 21,67. Ale no, na drugą stronę z ciekawości. Tam, gdzie kiedyś mi pokazywałeś tego spota, pamiętasz? Z tego drewienka tam? No. Na tym brzoski? Tak. Zobacz, co tam się dzieje. No zobacz, no słuchaj, no nie masz... Weź spróbuj na spławik, 1,60 grunt. Ale co, w stronę tej rzęsy, czy tutaj w stronę... No. Czy w stronę tych lilii na 22,67? Na tą rzęsę tutaj. Przed, jak mówisz szupaki, to przed co masz tą rzęsę, to tą rzęsę. I co tam mówisz, że trzeba rzucić? Na rasówkę, 1,60 m. 1,60 m. Czekaj, weźmy drugą wędkę, gdzie ja tutaj mam ryzankę. Haczyk, dobra, jedynka może być. Kawałki ryb, ale to kawałki ryb, ja nie mam takiego wypornego tego. Nie, na rasówkę gość łowił. Dobra.
odporność. Kurę mi szalta. No na rasówkę, a miał też rzucone na ten, mów, na rasówkę z tym, rybą pociętą, nie? Aha. Filetem. A miał spławik ten Syberia, nie? I hak S4. Dotyka dna, a spławik mi leży. To tu jest płycie niż 1,60 m, panie kolego. Nie, miał 1,60 m, nie? Patrz, tak, bo ja to normalnie jak mi obraża, nie? Ja nie zwracam uwagi na czat. Nie będę się denerwował. Gdzie ty tego szczupaka 9-kilowego wyciągłeś? No mówiłem, przy moście. Na OB. No ja wiem, że na OB. Przy moście. Fajnie. Ty myślisz, że on ci powie. Jak nie widzisz, to nie uwierzysz. Słuchaj, tam kilka mostów jest. Słuchaj, zapraszam jutro na YouTube'a. Będziesz wiedział gdzie. Jaki bum w końcu ustawiłeś ten grunt? Na jaki grunt? O, następny spławikowie. No nie wiem, może metr 50, da. Metr 50 da. Myślę, trzeba wejść na YouTube'a, dobrze powiedzieć. I niech ci to leży, a tam możesz sobie tak, wodę ciąć na tego szczupaka trofkę, nie? O jest. Na zdrowie. O kurde. Ostro. Tak się kicha na kielicha. Nie, to w garniku woda trzeba przeczyścić. Zasłaniam. Dobra, ale te spławiki to przecież nie muszą stać, nie? Jak węgorz walnie, to tam pociągnie i leżącego przecież, nie? Tak. No. Po prostu jak ty masz pierwsze rzęsy, to taki jakby na sam koniec tej rzęsy, nie? Rzuciłem jeden na rosówkę i kostkę sera, a drugi na rosówkę i kawałek ryby, nie? Miał telestika 700 i rzucał tak na 80%. O, czekaj, bo coś mi się dziwnego robi. Nie, na 130%. Dziwnie drgało, ale już się uspokoił. Dobra, to chyba jakiś po prostu fala była. Fala Dunaju. Dzień dobry. Siema. Siema. Słuchaj, Magila, umawiamy się tak, że jak złowię trofkę, to ci powiem, gdzie złowiłem, nie? Ja sam bym chciał trochę złowić. A nie ufaj mu, Magila, on cię okłamie. To jest oszust, nie Hachman. Mówi, że to stary oszust, ja? Słuchaj, no wyżej, ja. Wyżej cenię 800 srebra po prostu, nie? Tu już nie ma srebra. Ja. Siła przebicia. Ja tam po morzu tam 800 srebra to jest pikuś. Ja to w tysiącach liczę, a nie tam. Patrz, jak się teraz normalnie pociesza, nie? To koła mam nazbierane i no zastanawiam się, co kupić. Herbaty, kurwa, od bałwana. Chyba ja. Kup Imkę, przyda się. Słuchaj, za sto kafli to trzymaj na pierwszą naprawę elektryka, teraz zbieraj na elektryka. Ale nie wiem, czy iść na razie, czy węgi kupić, albo na morze tego multika konkretnego z tym kijem, nie wiem, co to. To zbieraj elektryka, kupuj. Ja, elektryka, ja. No elektryk bardzo dobry jest. Oczywiście, że tak. Dopóki działa. To jest najlepszy. Jak działa, to jest bardzo dobry kowrotek. A jak ty. Nie działa, to potem kręcisz, kurwa. A najpierw kup elektrykarza, bo jak się spieprzy, nie będzie komu naprawić. A widzieliście, że tam wyliczyli tego mechanizm elektryka? 410. 410 czy 408, no? No, coś koło tego. I niczym się nie różni. Szkoda, że naprawa tego elektryka kosztuje ponad 100 tysięcy, nie? To jest właśnie problem. Nikt ci nie każe go naprawić.
Możesz wyjebać i kupić nowy. No. Kładziesz sobie w domku, kurczę, na komarówce i to zasję wygląda, nie? Jak ktoś tam przypadkiem trafi, to może no. Doceni. No, ale 40 szczupaczków nazbierany, masz le. To jesteś gościem, mam tylko 50. Ale umiesz. Ja jestem, znaczy 32 mam tylko sztuki. Ja 30. Ile? 32. Ja chyba 8. O, to dobrze ci idzie. Kejdrup jest, widzę, na tropie. Na fali. Na tropie szczupaka. Nie, bo ja po prostu tak mało łapię, żeby złapać, mieć żeby miejsce na tego dużego, nie? No, myślałem, że żeby za szybko procentów nie nabić. Słuchajcie, no, po prostu jako wiesz, dobrze wychowany młodszy człowiek, to daje tym starym dziadom się wyszaleć. Młodszy. Stare dziady niech się wyszaleją, a przyjdzie rano i ruszy kupa na łowy. Amur 34 kilo jest na OB trofkowy. No, złap se tak w międzyczasie, możesz se złapać też takiego amurka, przecież nikt nie broni. No, właśnie. No. Na 21,67 tutaj dwie karpiwy wrzucasz i... Zawsze to jakaś satysfakcja. Tam dwa grunty już dawno się topią na tego amura. Ty, a ryba może się utopić? Może, wiadomo. Ryba zginęła poprzez utopienie się. No to zik teraz zagryzł. No. No i kombinuj ta teraz. Widzicie, jest noc, ryby zagryzka nie biorą, ale macie o czym myśleć, nie do rana. Ja to idę do sklepu, coś trzeba kupić. Myślisz, że ekspedientka będzie wiedzieć? No. Tam już Google odpalone, już wpisywane, czy ryba się może utopić. Może. W sensie udusić się może w wodzie, jak będzie za mało tlenu. No to się utopi. No. O, golec kłori. Chyba kłori wzywa. Ty, a gdzie ty łowisz już, Matwisz? No, jeszcze węgorze próbuję. I tu na obeci te golce kłori zaczęły wychodzić? Nie no, widzę na czacie, nie? Jakieś nielegalne zarybienia się odbyły, widzę. Na czacie patrzę. A to ty na złym czacie jesteś, nie jesteś na zawodowca. Taki zamach wziął, że na kłori dorzucił. Patrzę na ten czas załodu, bo... Ty, a jakby się tak dało... Łowisz ryby na jakimś łowisku z siatą, nie? A później przecież w siacie, jakie masz, to możesz wypuszczać, nie? Przychodzisz na jakieś inne łowisko i wpuszczasz takie gatunki inwazyjne czy coś, nie? To nową bieługę na OB wpierdolić. To na halibuty by już po OB pływały. To by było coś pięknego. A halibuty z OB. Ja bym może... Bali buty. Ja bym, wiecie co, bity miesiąc siedział na tych komarówkach, na tych krętych strumykach, łowił leszcze i wypuszczał wszystko na Norwegii, nie? Ja bym zrobił odwrotnie. Miesiąc bym kur diabły łowił i wypuszczał, kurwa, tu na OB. A myślę, że na OB to akurat ludzie z tej ryby to by się ucieszyli, nie? Zawsze coś innego, nie? Ale ty z leszcza, nie wiem, czy byś się ucieszył na morzu. Ja bym ci tak, kurczę, na tej 200 tak tykały leszcza, można i to byś się ucieszył. Nareszcie, a nie leszcza. Tylko ciekawe by było to, gdzie by się szybciej rozmnożyło. Byś wtedy marzył, żeby ci kur diabeł pyknął tam. Lub witminę piesem tygram, nie? Miast tego leszcza. No i widzicie. Na gadaniu głupot, noc nam minęła 3:30, zaraz ruszą te szczupaki znowu, nie? Ja już jednego miałem. Ja też, nawet czapkę nie zarejestrował. Ale na zawodowstwie ty tylko rejestruje takie, wiesz, debesta sztuki, nie? W ogóle jak tam się kształtują levelowo? Kto jest najniższym levelem u nas na zawodach dzisiaj?
Mordziaty. Mordziaty, no. Tak, 22. A tak. Hasło herbata aktualne? Człowieku, tak, tak, no oczywiście. Zajmij się łowieniem szczupaków, nie? Czemu zawsze kurczę dajecie te nagrody dla tych, co mają najmniejsze lewe? Dyskryminacja tych, co mają największe. Dobra. Feeder Pro Fishing dla największego levela, w porzo? No i to mi pasuje. Myślę, kto jest największy? 43? Nie, nie, mamy 43. No myślę, że się ucieszy z Feeder Pro Fishing. Szary, oszukałeś mnie, ani jednego węgorza nie wziął, nie? O, ja pierniczę. Ktoś musi cię oszukiwać. Czuję też oszukany. A to Matwisz, Matwisz też uwierzyłeś w to kłamstwo? Pa, no, siedziałem tu. Matwisz siedział. Siemanko, siemanko, siemanko. Dzień dobry. Cześć, cześć. Ale was tu dużo. Jak czekaj, czekaj, bo spowiedź się rusza. O jakich zawodach mowa? No, wędkarskich. Co tam, Maciuś, pojechaliście rano? Ale tak bardziej szczegółowo bym poprosił. Toczą się zawody wędkarskie na szczupaka. Kiedy już się kończą i daj spokój. Zostało pół godzinki niecałe. A, to wy już gracie, dobra. To ja nie w te... za późno weszłem, dobra, spokój. No, nie za późno weszłeś zdecydowanie. Tylko ty się za późno obudziłeś, bo weszłeś dosyć wcześnie. Ale mimo wszystko za późno, już trwały, nie? Mało, mało tak, to już wczoraj było zapowiedziane. Ale bo on znowu oszukuje, to tak. No więc ja jestem za tym, żeby anulować te zawody i od nowa. Happy Hurby się skończył, to już teraz... No, można by było ankietę tutaj trzasnąć, nie? No, a ty na Happy Hour jeszcze łowiłeś, no to przez to takie mocne wyszło. Przecież w ogóle, nie? No tak, 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 tak. Niedługo tak. Komisja powstanie tego. Komisja jeszcze szarego jelenia. Tak, przewodniczący będę. Ja w ogóle wiadomo, że z lewą nie było kontaktu. Nie. Nawet na pasku, kurczę, nie? W TVN-ie też nie było. Dzisiaj się tylko z prawo kontaktowałem. To jeszcze gorzej. Dobra, zmieniam woblera, bo tu na czerwonego już nie chcę gryźć. Fishkillera zakładasz, tak? Predatora. Tani fisza. Tam też na pianki, wszędzie na pianki łowi. Załóż Matwisza, to będzie brało. Tam na te brzyskie nie warto i nic tu. Lipa mówi, że jest? No. Jedyne co złowiłem to o konia, kurde, 200 gram prawie. No co? Prawie. A myślałem, prawie. Że reklamówkę Biedronki, bo tam ostatnio stałem, to mi zmyło jak fala przyszła, wiesz? No to nie, jakaś Lidla tutaj jest. Albert Heijman. Klapków Kubota nie wyłowiłeś? No jeden był, taki nadgryziony. Bawi się. Głupie nie przeczucie no, jest, że... To sobie zostawię. To coś, że to amur jak nic. Że to amur będzie i bat pójdzie. Maciuś, ale ty przecież wiesz, że na bata się nie daje 30 kilo pleciągi, nie? O, jest coś. Jest rybka w końcu. Wchodzę. To szczupak nawet, prawie 3 kilo. Magila, wracaj ze sklepu, bo już rano się zrobiło. Ja już wyciągam 2/4. A to jakby je połączyć, sklej taśmą tą srebrną taką, to będzie 8. I tą szóstkę jeszcze tam dokopuj. O, chyba coś chodzi u mnie na spławiku. O kurwa. Tomek, co jedziesz w Race Roomie? Szykuję się do tego 2-4 Daytona. No kiedy? Dzisiaj? No dzisiaj. O której kurwa? No ale to już zapisy były. Aha, kurwa, pewnie maila kurwa nie przeczytałem.
No widzę u was taka sama organizacja jak u nas, kur, w rybach. Ty, na rosówkę, kostkę sera i haczyk jedynkę, krom 280 gramów. Nie? Całą noc na niego czekałem. Kurwa, rzuciłeś nad ranem, ty. Troszkę to ci dużo brakowało, nie powiem. Ale to zawsze coś innego warto było poczekać. Czemu kostkę sera? Nie mogłeś ryby założyć tam? Tak, no, tutaj mi dopiero dali. Bo kurde, jak nie wiesz. Szkoda, że nie można tam założyć tego dużego fileta, nie? Sierniaka. No, no. Ogromnego. Przez chwilę zapachniało wejściem na podium. Bym cię tam... Teraz dopiero pocztę się, że tam... Co ty złowiłeś? Szczupak po całym brzegiem mi wyskoczył taki... Przegapiłeś. Duży no. Szczupak, tylko świecę mi wywalił i się spiął. Zdarza się. No a który jest wyścig? U której masz? O 20. O 20 to się zdąży, może z fiksami wyrobić. Na oglądanie. Owalami. Ale już jechał z meteorem. Mój spot, na którym najwięcej ryb wyjąłem i największe, niestety dzisiaj jest nieaktywny. O, wrócił. Ale mniejszy. O kurde, coś mi tutaj ze słowiczka wyjechało. Rosówka z kawałkiem ryb. O, makfish 5 kilo. Około 400 gramów. Super. A, bierze? Super. Nie ten... dodawaj sobie tego grama. Super te węgorze takie. Bierze. Wśród tych bierze. Innych ryb jest też węgorz. Kurde, no, woda mnie złapała za nogę. To te utopielce, tak? Czy to pielce, utopielce? No. Wiedźmina grasz? Nie, to... No. Utopce, utopielce. A, utopce. Utopielce. Utopielce. Ale kończę. Topielca to wyciągną, jak się utopi. Utopce albo jakaś, kurde, baba wodna, nie wiem, co to było. Baba Jaga. Ale coś o, siedzi, coś o, siedzi. O, Magina znowu troluje. To się nasłucha. Kurde, wele, no. Ja. No siedziało, Magina, prawie, no prawie. Prawie było. Słuchaj, jeszcze tak ze 3 kilo więcej już byś miał, nie? Prawie. Pławik pod wodę poszedł. Aj. Mój jakoś dziwnie podskakuje na wodzie, ty nie wiem, o co chodzi. No mi też tak podskakiła cały czas. Oto ja już na 14. Oj, za szybko. Dobra, nawijam stąd w inne miejsce, bo tu szczupaki. Te miejsce mnie pachnie strofką szczupaka. Nie. Nie mogę złapać takiego gówna małego. O! To złap większy. Menela trofkę złowiłem. Menela trofkę. Pod żabką czy gdzie? Nie, no pod Aldikiem. Tam stoję menele ja. Nie, absolutnie. Pływaki na 120 wychodziły. Nie wiem, czy widziałem. Nie wiem, ale jestem na 120, tylko że tu tak wieje, że przed chwilą byłem na 55, nie? Tak mi zwiało. Na ten, na 41. No nie, no ryba uciekła. Ale proszę sobie nie zdradzać spotów na morze, bo tutaj są zawody szczupakowe i tutaj jest, przepraszam, zamieszanie wprowadzane w umysłach wędkarzy. To chyba w twoim umyśle. Ej, halo. Najpierw trzeba mieć. O Jezu. Szereg, ja nie wiem, co ty dawasz w tej swojej Czemku, głowie. Czemku, już tak siebie nie staraj, wiesz. Po prostu informuję kolegę, gdzie złowiłem, a on informuje mnie, że tam brały. No ale burwaki w ogóle na te, na squidy, nie na rybaki. Jakieś nazwy mówisz ryb, których ja nawet nie wiem, że takie występują w tej grze. Burbulatory brały też na 133. Bo ostatnio gdzieś tu siedzimy, a jak ja mówię, że tu jeszcze to może wziąć, to może, że musiałem odpalić tą listę i zobaczyć, czy są takie naprawdę ryby, nie?
i naprawdę są. Czyli jednak w tym czasie jest. Tylko nikt nie złowił. Nie. Boże święty. Łowili tam Chińczyki i te inne. 79 gram okonia na Terminatora, nie? 335 gramów na Predatora. Ja coś czuję, że tutaj ten obszar to jest miejsce... Wyjedzony sobie. Przez ciebie już. Wszystkie ryby wyłowiłeś stamtąd. A właśnie ostatnio nie łowię tutaj za często, dlatego... Tak mi gra daje, nie? Jakby non-stop siedzicie w tej grze, no to... Tak się tłumacz, no. No jak ty ciężarówkami tam jeździsz, nie? Ciężko tam złowić coś. Dobra, to tam już mogliby skończyć te zawody, nie? Po co to po co macie się męczyć, nie? No wiesz, to teraz sam sobie możesz być winny, bo to ty je ustawiałeś. Byś zostawił na godzinę, a nie na półtora i by było już ale po tak, zawodach. Ale tak myślałem, godzinę zostawić, a mówię, a półtorej, bo to... Dobrze jest. Dawno jeszcze, nie był, dawno nie bo było. Bo będą płakać, że za krótko. Ja czekam cały czas, aż Mogila coś łowi, bo obiecuję i... No kurde, ty zobacz mleko i Mogila, ty żeście tam kurwa chyba z bratu bliźniaków żeście połowili. Tylko jeden... Panowie! Jeden się urodził wcześniej o 3 gramy. No, co tam? jakiś aktywny spot na niedźwiedziu? Znaczy, to ale teraz nie jest sezon na niedźwiedzie, no ale też... Chcesz prawdę, czy taką mniej prawdę? Raz jest sezon na Przemka. No. Sezon na niedźwiedzie się skończył. Tylko 3 spoty. Ale ja sezon na karpie prowadzę, kuźwa, i chodzi mi spot na karpia. No to nie ma. No to nie ma. No to ktoś mnie fajnie pocieszył. Słuchaj, to masz 3 miejsca, no to możesz 3 miejsca sprawdzić, no jak bierze, to na którymś z 3 na pewno, nie? Dostaw 3 wędki i już. A ty, ale to nie jest głupie, rzucasz po jednej w każdym spocie i biegasz od jednej do drugiej i sprawdzasz, nie? No. Chociaż nie, tam wystarczy ten i wcisnąć, nie? Tam się wtedy mryga chyba ta wędka w plecaku. No, to jest dobre do sprawdzenia spotów. Akurat na niedźwiedziu się spisuje, bo tam jest 3 spoty, nie? No, albo stajesz w takim punkcie, bierzesz lornetkę i obserwujesz, nie? Szczytówki. Po 15 minutach robisz rozeznanie, gdzie było więcej brań, tam siadasz i łowisz. Widzicie? I grupa Szakalaka bawi i uczy, a nie tutaj trzeba też wykazać się. Nie tylko uczy. Tak. Nie tylko daje, ale też zabiera, nie? Po 50 zabiera, żeby inni mieli 800. No, tak to wygląda. Widzisz, jak chłopowi kasy brakuje, to mówi, że zawody odpala, nie? Mówi, że nagrody tego, bo wie dobrze, że wszystko dla niego i to docenia. Jak dadzą, to drudzy mają. Zgadza się, prawda. Tak, jakiegoś kija za 80 srebra rozda, 800 srebra zgarnie. No właśnie. Głupi ksiądz go nie chrzcił. I to jeszcze kija kurwa z krzaka wyciętego, nie? To żeby to prawdziwa wędka była. Bez przelotek, bez niczego, kurczę. Patyk z leszczyny wyciął i... Dobrze, Przemek się dobrze ustawia. Można? Można, no. Zaczęliście jak na promocję, dobra. Masz głowę i tego, to kombinuj, nie? Słuchaj, no tyle czasu dawałem, żeby teraz w końcu korzystać z tego, nie? To jest tak jak te piramidy finansowe. Najpierw ściągasz, a później czerpiesz korzyści, nie? Halo, siema. A potem idzie siedzieć. Siema. A potem idzie siedzieć. Na karne łowisko dostanę wyrok. Tak. Chyba 2 lata w zawieszeniu. Jak jeszcze raz będziesz handlował leszczyną nielegalnie, to odwisimy wyrok. No tam Maciek, jedziemy jeszcze o 20? Nie, jadę teraz uwalę.
A potem Tomek o 20 jedzie te 2.40 w race roomie, to pewnie będę oglądać. Dlatego pay-per-view'a wykąpiłeś już na transmisję? 35 zł trzeba zapłacić SMS-a. Ja mam roczny niewidoczny. Nie, Maciek ma suba u Tomka także. A ja mam suba. Bez reklam będzie. Nie słuchajcie, to oszukista. Widzisz? Widzisz, można? Można! Kurwa, gdzie ty jesteś? Dobra, schowałem się tutaj w trzcinkach i czekam do końca zawodu. Gluk wystaje, widać. Mlekosz. Mlekosz, weź na Discorda, to będziesz musiał odświeżenie tych awatarów zrobić, bo tutaj niektórzy pozmieniali. Będziemy na telefonie znowu pisał marker. Prędzio, ale czemu ty tak spadłeś na czwarte? No nie wiem, no. Tak wyszło. Podzielił się spotem i koniec. Tak wyszło. Nie można za każdym razem wygrywać tam, dam komuś. Zgadza się, prawda. Bo widzicie, no jakoś to tak jest na zawodach, że tym co pierwszym wychodzi, to jakoś nigdy nie wygrywają, nie? No. To chyba ja. A tu praktycznie zawody się zaczęły i już od razu ósemki były, nie? No jedź dwójka, jedź, jedź. Ciula się patrzy na mnie. No Magilla zapowiedział, że trofkę łapie na koniec, nie? Żeby ja były, chciałbym bardzo, no ale... Żeby były te napięcie, to czeka tak do 2 godziny do końca zawodu, żeby było. Zatknął się na trofkę, jak masz będziesz rozdrabniał rarkę, od razu ładuj. Trofka by weszła fest. No ale to nie koncert życzeń, nie? No właśnie. No, żeby grać, żeby grać, trzeba grać, nie? Jak nie grasz, to nie wygrywasz. Jak grasz, też nie wygrywasz. W takich zawodach to jak nie kombinujesz, to jesteś przegrany, nie? O, przyznał się, że kombinował. No. Zgłaszamy do prokuratury. Będzie do nas. Piszcie do prawo. I do gazety Jeleniogórskiej jeszcze. Jojo. W gazecie to już artykuł zarezerwowałem, że zwycięstwo w zawodach. No widzisz. Tomek, jak ty doszedłeś do ładu trymałtem, Michałeś? Jeszcze raz. Wiesz, trymałtem Michałeś w końcu, czy dalej nie wiesz? No, nie wiem, ale jadę Ferrarką. Ale koła się kręcą, to wystarczy. Nie? Jeździłem tą nową Ferrarką, to se pojadę tą nową Ferrarką. Jak to było w tym filmie? Tam, czekaj, to w Asterixie było? Czy czymś, co tam było z tym Asterix, Obelix i... Misja Cezar, czy coś tam było, Awe Cezar, Awe Ja, tak? To ja tak będę mógł sobie... Awe Ja. To ja będę mógł sobie powiedzieć po zawodach. Awe Papo, Awe Ja. Wygrywam. Awe Ja. Brutus był dobry w tym filmie. No. Nawet cię gościu nie rotnąłem. Tak. Cichy. Uprzejmie cię informuję, żebyś później mi tam pozwów nie wysyłał, że się nagrywa, nie? Co? No nagrywa się. Się będzie... Się na YouTubie później będzie. To się nagrywa, jakusowy. Mówi się. Dobra, niech nagrywa, ale ja mam, wiesz, wysokie stawki, nie? W
wynagrodzenia na autorskie, zaraz to mu skontaktuje mój agent, nie? Agent. O oh, jest. 007. James Bond. James Bond, kurwa. Wielki. Taki błąd, kurwa, Borewicz. O, no, Borewicz. Na godzinę 200 monet, no. 007 przyjdę. Agent Botku. 07 to zaraz agent Botku. Agent Botku. Tajny agent. Stasi. Jego ekscelencja 00 błąd. Dobra, trzeba lecieć na mecz. Na razie, pany. Jaki mecz? Barcelona gra teraz. Co ty? Ty dalej się łudzisz, że oni cośkolwiek wygrają w tym sezonie? Ostatni sezon lewego w Barcelonie. A jak tam, kurwa, twój Real? Jak tam ten? No, wspaniale. Mistrzostwo to będą, czy jak tam? No, słuchaj. No słucham. Dowiesz się w swoim czasie, Szary. Bo oni tak samo kuleją jak ta Barcelona. No w star... Słuchaj, w kierunku starciu kulawych jednak cztery wam wsadzili, nie? No, to... no ale prędzej tak samo było w drugą mańkę, nie? Kim gra Barca? Z drugim zespołem. Aha. Z Depor. Oni z kim by nie grali, okay. To są wyrównane szanse z przewagą tej drużyny przeciwnej, nie? Także... Zgadza się. Nie, jeśli... No. Przeciwna drużyna nie będzie atakować, to nie strzelą bramki. No. Ja pierdolę. Dobre podejście, dobre. Nie, no to jest. Po prostu nie mogą wykopać piłki za połowę, nie? I wtedy bramka nie padnie. No. Więc jest. To też nie jest pewne. Jest prosty plan, nie? Słuchaj, nie oddać piłki. Ale słuchaj, Szary, świat już widział takie mecze, gdzie drużyna przeciwna nie oddała strzału, a mimo to wygrała, nie? A jest. Oni, wiesz, Barcelona będą teraz grali jak w rugby, nie? Rzucą się na tą piłkę, takie koło zrobią i kto im zabierze? Będzie remis, będzie. Punkcik jest. O to chodzi. Bramka czyste konto ma. Same nieważne jak, ale wygramy. Oczywiście. A to ogólnie chyba nie jest zabronione, nie? Żeby się położyć wokół piłki, zablokować ją i nie oddać. To nikt tak jeszcze chyba nie robił, nie? To może tak można, nie? Może... Słuchaj, no ten trener, że tak powiem, to on już nie ma nic do stracenia. Może się chwytać takich taktyk, nie? No może, wiesz, gorzej być nie będzie. Jak się położą dookoła piłki. Polaty Brażak taką taktykę zastosuje. Słuchaj, a kolejnych trzech się położy na nich, żeby zasłonić od góry tą piłkę, nie? Tylko do środka trzeba jeszcze tego sędziego wrzucić, żeby sprawdzał, czy nikt ręką tego nie dotyka, nie? To rugby, kurde. Mówię, no taktyka z rugby. A tam ci to, nie mogą cię kopnąć, wyrwać tego, bo będzie faul, tak? No w ręce też nie zrobią, nie wezmą. No. To jest czysta jak ją mów. Pięcio dostanie. Ty kurwa, oni już atakują. Może uda się wygrać. Już karny. Dla kogo? Dla Deportivo? No naprawdę chyba może być karny. Dla Deportivo? No, 30 no, sekundy. Ładnie. Super, brawo. To będzie na pewno będą sprawdzać. Kurwy jebane. Patrzcie, sprawdzają. Oni wpierdolą. Lewy się kończy, Barcelona się kończy. No. Znaczy Barcelona się skończyła, jak jeszcze lewego nie było. I znowu jadą te, kurwa. Z tej troski się będę dzisiaj. Jeszcze minuta nie minęła, Deportivo już dwie akcje, kurwa, groźne przeprowadziły. To ja. Barcelona jeszcze szatni nie wyszło. To oni jeszcze, na stadionie rozgrzewkowym jest, są tam na tych treningówkach. Jutro od rana walimy drifty. Dobra. Zrobiłem sobie, człowieku, takiego zrobiłem sobie riga pod kierownicę. A, ogarnąłeś się? Kurwa, klękajcie narody, teraz schnie. Teraz schnie. Zdjęcie cię wyślę jutro, jak dziecko złożone, ale jutro kurwa. Jutro mnie już nie będzie. To jest majstersztyk. Jutro mnie już nie będzie. Jutro to on już będzie po duńsku napierdalał. Prędzie planuje skończyć ze sobą tej nocy. Nie? Mówi, że w zawodach przegra do szczupaka. To już nie ma sensu w ogóle. Moje sensy, życie moje straciło sens. Fotel mam taki. Będzie z tej głowy skakał, co to przetanią przeciwko. Jezu. Fotel mam od Citroena, kurwa. No nic, spierdalam, to potem. Nara. Nara. W razie.
Ważne, że nie od renówki, no. Od renówki mógłby nawalić w czasie jazdy, nie? Ale kurwa, ja to roboty robiłem, ja pierdzielę. Wymierzyć, że to pasowało, miał ręce i nogi, kurwa. Cichy, ale za dwie godziny nam się kończą zawody, nie mów tak dużo, bo mnie nie będzie stać na ciebie, żeby cię opłacić później, nie? Poczekaj jeszcze. Nie wiem, samo wejście, tak jak taksówce. Klapnięcie drzwiami i 10 zł to u mnie wejście 100, nie? Także wiesz. Daj mu muta. Poczekaj jeszcze 5 minut, bo zbankrutuję. Leszczynę ci mogę dać, co najwyżej. No co ja, leszcie sam? Przestań. Hydrę łapę sobie dorobisz z tego. Z takiego kija. Kurwa, kij od szczotki i heja. Co poważnie jestem na pierwszym. O, kurwa. Poważnie? Nie będzie, że nie pykło mi się, nie pykło. Ja sobie na oczku to rozrzucam. Magila, słuchaj, to już dwie godziny do końca, to teraz zaczynaj wyławiać tę trofkę, nie? Tak jak żeśmy się umawiali, nie? Dwie godziny do końca, walisz trofę, wygrywasz. Feeder Pro Fishing jest twój. No słuchajcie, ja dalej trzymam tą rarkę na kiju na brzegu, nie? Ty uważaj, żeby to nie spadło, ale jeszcze chwilę poczekasz, to będzie grubo. Kurde, no weszła Beno, ale nie chcę wejść. Żebyś zdążył dobiec te ostatnie dwie godziny tam, Kuba. Ale teraz to już w ogóle tak się zrobiło, że same jakieś takie szczurki po 300 gramów. No. Ja nie wiem, czy teraz mogę coś w ogóle mówić, bo ty Ruska nagrywasz. Mogę coś o Fishing Planet mówić? Nie wolno. Lokowanie, nie, lokowanie produktów w produkcie to by było, to ja nie wiem, czy tak można. No właśnie nie, to nie będę mówił. A co, też nie biorą? Nie, no właśnie mi teraz taka ryba wzięła, że... Dlatego na ten kasy... Tam zawsze wiem. Ja wiesz, po zawodach na te tajmie. To ja też, bierzesz się w zawodach, czy nie? Bo ja. Teraz się kończę. Ja bo nie wiem, nie wiem, po takim czasie, co wiesz, co na morzu to... Co wychodzi, co nie wychodzi. A jesteś lepszego niż unikat w Fishing Planet? Tak, dwa unikaty. Dwa unikaty. No dobra, no chłopaki, weźcie się postarajcie, jeszcze jest szansa. Ja wiem, jak to był błąd. Później będzie mi wypominane przez kolejne pół roku, nie? Pierwsze zawody, czy tam któreś, na które tam wygrałem sam na swoich i zaraz będzie gadanie. Nie? Przynajmniej z tych ryb, co mam w siatce, to ten, to odrobię bilet. A chciałem zaproponować na ten, na największą wagę, nie? To nie, największą rybę dajcie. No ale po co na wagę i tak... Pewnie wygrał. Nigdy nie mów nigdy. Ja mam 53 ryby w siatce, no to by była szansa. Masz cichy jakieś zdjęcia porobione jak z tego, jak robiłeś? Nie. Krok po kroku, no to trzeba od razu, wiesz, zrobić pay. Projekt wysłać i filmik instruktażowy. Wszystko było robione na oko. Tylko nie wiem, jak to... Nie wiem, mniej więcej. Dobra, jakoś tam będzie. Nie, no jest prosto, nie? Tylko to trochę bokiem. Zrobione wszystko, ty, wszystko na oko, a jedno oko w lewo, drugie kurwa w prawo. A, na Maroko, nie? Nie, to jest zrobione człowieku z kantówek na celagier kurwa grubych, także to się nie połamie. Nie ma takiej opcji. Oczy jak nie gładzica i później weź kombinuj, nie? Z jakiego drewna? Sosnowego na celagier, nie? Ale masz ten. Wszystko jest wyheblowane, kurwa.
sosna ogólnie jak ten, bardzo długo może wytrzymać bez żadnych impregnatów nawet. Jak tylko nie dopuści, żeby wilgoci nie dostała. To jak w domu będzie zatrzymał, to nic się... A jak się nie dostanie wilgoci? Przecież to taki będzie rajdy, że się będzie pocił jak świniak, to zaraz po zalewanie. Siema. Siema. Przemek, Przemek, chyba ty. Chyba ty. Ja nie mówię, że nie. Dobrze, nie. Dobrze, śmiejcie się, dobrze. Matwisz, ty polujesz dalej na te lipienie? On jest w ogóle? Jest. W sumie ty może jakieś spoty czy coś, bo tu nikt nic nie wstawia na tych fałkach. A na co chcę? Znaczy wiesz co, na tą średnią wędkę, coś większego, żebym złożył. A na morzu? No. Kurwa. Coś nie znajdę. Dobra. Wyskoczyłem 20 kilo teraz. Dobra. Tam już ogłosiłem. Dobra, jest. Ale fajnie było. No fajnie, no wiesz co, coś wiesz. Fajnie, elegancko. Posiedzieć, pośmiać się można, coś tam złowić, nie? No, no że akurat padło na mnie, no to akurat przypadek, nie? Ajajaj. To wygrałeś? No niestety, nie. Dziwne. Nie dziwne, weź. Dobra, czekajcie, chwilę się umontuję. No i takie to były zawody, i takie są ustawione według niektórych. Że wygrałem. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia na następnym filmie.